Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam zgromadzone tutaj bliźniacze płomienie. Witam Was gorąco. Przygotowałam dla Was takie ogólne, szybkie czytanie na czerwiec 2019 roku. Zobaczymy, jakie tutaj będą szanse, możliwości, aspekty, jak ta energia będzie krążyła w czerwcu. Jeszcze tylko takie dwa zdanka tytułem wstępu dla osób, które nie doszukały się swojego czytania ogólnego na czerwiec dla konkretnych znaków zodiaku. Kochani, czytania były już wszystkie. Szłam zgodnie z kolejnością, którą podałam Wam wcześniej, więc jeżeli wciąż czekacie, nie znaleźliście swojego znaku zodiaku, to należy, kochani, troszeczkę się cofnąć, posprawdzać wcześniejsze filmy. Dlatego, że na pewno czytania dla 12 znaków już wyszły, już są na kanale dostępne. I nie zadawajcie mi, kochani, pytań typu, kiedy będą na przykład ryby, kiedy będzie na przykład panna, kiedy będzie lew i tak dalej. Dlatego, że po prostu, moi drodzy, no ja nie mam czasu na te pytania odpowiadać. To jest coś, co po prostu zabiera czas zupełnie niepotrzebnie i bez sensu. Dlatego, że ja naprawdę staram się Was zawsze informować naprzód o tym, jaka jest kolejność czytań dla znaków zodiaku. I naprawdę to nie kosztuje wiele wysiłku, żeby sobie to sprawdzić, żeby się cofnąć o te kilka czy kilkanaście filmów i sobie zobaczyć, sprawdzić, czy rzeczywiście Waszego znaku zodiaku nie ma. A gwarantuję Wam, że są tam wszystkie już. Także bardzo bym Was prosiła, abyście też troszeczkę takiej swojej inicjatywy wykazywali, no dlatego, że po prostu ja nie mam też takiej możliwości, żeby odpisywać każdemu, tym bardziej na pytania, które no nie powinny padać, jeżeli jest informacja z mojej strony przekazana, więc to moja taka gorąca, serdeczna prośba, dlatego że no z miesiąca na miesiąc taka sytuacja się powtarza i bardzo bym chciała tego typu sytuacje wyeliminować. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. To tyle tytułem wstępu i przechodzimy sobie do naszych bliźniaczych płomieni. Kochani, osobno oczywiście aspekt żeński, osobno aspekt męski. Ja tutaj nie zadawałam żadnych konkretnych pytań, tylko po prostu wylosowałam kilka kart, żeby zobaczyć takie ogólne spektrum energetyczne, ogólne szanse, możliwości, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim, kochani, zarówno dla aspektu żeńskiego, jak i męskiego bliźniaczego płomienia, karta, która pokazuje ogólną energetykę, to dwójka pentakli. No już tutaj widzimy, że będą tutaj jakieś wahania, być może wahania nastrojów, być może konieczność podjęcia decyzji, dokonania wyboru, być może jakieś sprawy właśnie związane z takim zamanifestowaniem się pewnych rzeczy w materii i w związku z tym nadal wątpliwości co do tego. Być może po prostu głębokie przemyślenia, które po prostu doprowadzą też do tego, że no będziecie w takiej jakby przysłowiowej kropce. Nie do końca będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Jest tutaj stanie po prostu w jakimś rozkroku, balansowanie na cienkiej linie tak naprawdę, bo im bardziej będzie mijał czas, tym bardziej ta decyzja będzie domagała się podjęcia. No, trzeba będzie zdecydować, idę w lewo czy w prawo. No może to akurat nie najlepsze porównanie. Nie miałam tutaj na myśli absolutnie żadnych konotacji politycznych, gdyż od polityki odżegnuje się dwiema rękami i wszystkimi innymi kończynami. Także, moi drodzy, po prostu no, jakiś wybór, jakieś wahanie, co tutaj zrobić w tej sytuacji. Pamiętajmy o tym, że to są pentakle, więc może to dotyczyć oczywiście jakichś Waszych działań zawodowych i to też może mieć jakiś wpływ po prostu na relacje z bliźniaczym płomieniem. To może się przekładać, ale może to też dotyczyć wyboru pomiędzy dwoma osobami. Bo pamiętajmy o tym, że ja zawsze robię te czytania dla bliźniaczych płomieni, dla osób będących w separacji ze swoim bliźniakiem. W związku z tym, no, jeżeli u Was nastąpiła separacja z bliźniakiem, niejednokrotnie jest to okres kilku lat, gdzie się nie widzieliście,
Wiele czasu od tego momentu minęło i po prostu niektórzy z Was, no siłą rzeczy, jest to naturalne, poukładali sobie życie z jakimiś innymi osobami, więc tutaj możecie być po prostu w jakichś oficjalnych związkach, czy mieć mężów, żony, czy po prostu jakichś partnerów na stałe. No i w sytuacji, kiedy znowu dochodzi do głosu wasz bliźniaczy płomień, kiedy on po prostu wraca, kiedy znowu pojawia się w Waszym polu, no możecie mieć teraz takie właśnie rozterki, co robić, czy pójść za bliźniaczym płomieniem, za którym tak naprawdę zawsze się tęskniło, czy po prostu zostać przy tym stałym partnerze. I tu może być właśnie taki rozkrok, takie właśnie tego typu rozterki. Co u bliźniaczych płomieni w aspekcie żeńskim, moi drodzy? No wy tutaj ewidentnie coś sobie kreujecie, idziecie do przodu, rozwijacie swoje talenty, dokształcacie się, douczacie się, pracujecie ciężko. Rzeczywiście jest as monet, więc chcecie stworzyć coś trwałego, ale mamy też kartę diabła i tutaj myślę, że aspekt żeński w dużej mierze jest po prostu skupiony w tym momencie na życiu zawodowym, być może na zarabianiu pieniędzy. Ten diabeł może nam wskazywać na to, że być może za bardzo niektórymi z Was zawładnęła taka chęć posiadania, chęć władzy, chęć pieniądza. Może też oznaczać popadanie w pracoholizm, więc tutaj oczywiście dbajmy o to, aby to wszystko przebiegało w sposób wyważony, bo może tak być, że po prostu niektórzy z Was na przykład właśnie od tej dwójki pentakli, od tego wyboru, od tych wewnętrznych rozterek, no uciekają w pracę i to, co tworzycie, jest dobre, jest wartościowe, jest naprawdę czymś szczególnym. Tutaj jeszcze aniołowie Wam mówią, że w przeciągu kilku tygodni rzeczywiście tu mogą napływać do Was profity z podjętych działań, mogą przychodzić sukcesy, możecie naprawdę mocno pójść do przodu, rozwijać się, ale no, pamiętajmy o tym, aby też praca sama w sobie nie przesłaniała nam naszych nadrzędnych celów, czyli tutaj, żeby to wszystko przebiegało też w sposób wyważony, bo właśnie może być tak, że co niektórzy uciekają po prostu w tą pracę przed koniecznością podejmowania ważnych decyzji, ważnych wyborów życiowych, przed koniecznością zetknięcia się ze swoim bliźniakiem, a w konsekwencji z samym sobą, no bo przecież bliźniak jest naszym idealnym lustrem, pokazuje nam po prostu to, jacy my sami jesteśmy. I jest tutaj również dla Was Królowa Światła. Światło, oświecenie, świętowanie. Tak mówi nam ta karta. I teraz sobie odczytamy, co jeszcze tutaj istotnego w Królowej Światła jest dla Was przesłaniem. Jeżeli występuje jako sprzymierzeniec Królowa Światła, zjawia się w Twoim życiu, aby zwiastować sukces we wszystkich przedsięwzięciach. Oświetla najistotniejsze kroki stawiane na Twojej drodze i przypomina Ci o tym, jak znakomitym, inteligentnym i natchnionym człowiekiem jesteś. Zostaną zaspokojone wszystkie Twoje potrzeby. Pamiętaj, że jesteś narzędziem boskiego światła, które lśni na tym świecie dzięki Tobie. Znajdujesz się na właściwej drodze prowadzącej do najwyższego dobra. Królowa pomaga Ci ponadto zrozumieć, jak manifestować swoją rzeczywistość w najbardziej cudowny sposób. Obiecuje wskazać kolejny właściwy krok. Wyraża uznanie za to, że jesteś teraz osobą olśniewającą, radosną i oświeconą. Taka postawa kosztowała Cię jednak sporo pracy. Możesz podnieść wysoko głowę i być dumny z tego, że głęboko w sercu znasz prawdę dotyczącą Twojej sytuacji. Nadchodzą nagrody za wytrwałość i chęć zdobycia wiedzy. Hasłem na dziś są wdzięczność i akceptacja. Oraz Królowa Światła jako wyzwanie, kochani. Królowa Światła wzywa do tego, byś rozbłysnął własnym światłem. Nie obawiaj się. Ukrywasz się ze strachu przed odrzuceniem, czy obawiasz się sukcesu tak samo jak porażki. Światło Boga w Twoim wnętrzu to moc, która wyraża się poprzez Ciebie. Właśnie ta moc, a nie Twoje ego, stanowi autentyczny wyraz własnego ja. Królowa Światła wzywa Cię, abyś przyjrzał się temu, jak działa na Ciebie blask, splendor i płytkie pragnienia. Czy zahipnotyzowała Cię fałszywa moc? Świat materialny to coś ulotnego. Nic przecież nie trwa wiecznie. Czy Twoje intencje na pewno wypływają prosto z serca? Upewnij się, że nie wynikają one tylko z żądzy pieniędzy, władzy lub tego, co w Twoim mniemaniu przynosi miłość. Spytaj natomiast, co możesz dać od siebie, co możesz zaoferować. Prawdziwe bogactwo znajdziesz w harmonii, pokoju oraz dążeniu do celu. Nie
Nie zapominaj o tym, że światło nie jest zimne, jaskrawe czy sztuczne, ale ciepłe, olśniewające i naturalne. Nie przywiązuj się do celu. Jeśli jest on Ci przeznaczony, to z pewnością Cię nie ominie. Moi drodzy, czyli tutaj ewidentnie rzeczywiście niektórzy z Was mogą się skupiać za bardzo, nadmiernie nad sprawami materii, właśnie na zarabianiu pieniędzy, na takich typowo, że tak powiem, materialnych rzeczach, dlatego, że po prostu boją się pokazać swojego prawdziwego oblicza, starają się to w sobie zagłuszyć, więc tutaj taka dla Was rada. To jest jedyna możliwość, aby wyjść po prostu z tego błędnego koła, z tej dwójki pentakli, co dla aspektu męskiego się tutaj szykuje. Mamy kartę Słońca, więc ono mogłoby wskazywać na to, że nadchodzą dla Was jakieś lepsze czasy, że coś wreszcie się wyjaśni, że coś pójdzie do przodu, że jakaś sytuacja się poprawi. A myślę, że osoby w aspekcie męskim no naprawdę mają teraz niełatwy czas, o czym mogą świadczyć też następne karty, więc jest to jakaś pociecha dla Was, jakaś nadzieja, że dzięki temu Słońcu być może uda się wyjść z tej dwójki pentakli, czyli jakaś decyzja zostanie podjęta, jakieś wahania ostatecznie się rozwiążą. Mamy czwórkę mieczy, dziewiątkę buław. No właśnie, Wy tutaj przeżywacie rzeczywiście nie najlepszy okres, nie najspokojniejszy. Przeżywacie być może taki okres jak rycerz po bitwie, że po prostu zszedł zdruzgotany, zmieciony z pola bitwy. No i teraz idzie do domu lizać rany, aby po prostu się wykurować, przygotować się do następnej batalii, bo przegrał bitwę, ale nie całą wojnę. I tutaj u Was jest przede wszystkim taka konieczność dojścia do ładu samemu ze sobą, czy samej ze sobą. Dziewiątka buław mówi właśnie o takiej swoistej rekonwalescencji, o powrocie do zdrowia, do sił. Bo gdzieś tutaj zostaliście bardzo mocno poturbowani w tej walce, tak, że prawie, że nie było co zbierać, ale no jakimś cudem jeszcze funkcjonujecie i chociaż jest Wam niełatwo, chociaż jest ciężko, tu mogą być naprawdę takie czarne chmury, które zawisły nad aspektem męskim, gdzieś po prostu nawet takie poczucie beznadziei, porażki, że po prostu chęć tylko wycofania się, nawet być może niektórzy z Was chcą się wycofać z tej relacji z bliźniaczym płomieniem. My wiemy, że tak naprawdę jest to niemożliwe, że nie da się odciąć od swojego bliźniaczego płomienia, jeżeli faktycznie jest on bliźniaczym płomieniem, ale no tutaj są takie nastroje, takie myśli, które po prostu nie są na chwilę obecną też takie do końca racjonalne. Są właśnie wytworem tej swojej takiej iluzji, porażki, tego, że nic w życiu nie osiągniemy, że nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z pewnych sytuacji. Może ktoś po prostu czuje się przegranym, sądzi, że nie jest w stanie naprawić swojego życia, że nic tutaj już nie wywalczy, że po prostu będzie tkwił w tym impasie do końca życia, że nie jest w stanie się z czegoś uwolnić, czy to z jakiegoś na przykład karmicznego związku, czy to z jakichś innych uwarunkowań, uwikłań. No jest takie poczucie sromotnej porażki, ale jest też dziewiątka buław, która każe mieć po prostu nadzieję na to, że człowiek dojdzie do siebie. Tym bardziej ta karta Słońca to jest no, karta, która mówi o tym, że rzeczywiście to Słońce zawita w końcu do naszego życia. Rada anielska to wybierz nowy kierunek. No właśnie, jeżeli ponieśliście porażkę idąc jakimś utartym torem, utartym schematem, no to najwyższa pora, aby to porzucić i pójść w jakimś nowym kierunku, zupełnie nowym. Spróbować czegoś, czego do tej pory nie robiliście. Spróbować zmienić swoje życie nawet od najprostszych rzeczy, od codziennych przyzwyczajeń, od codziennych nawyków, od takiego na przykład zwykłego osądzania innych ludzi, zrezygnować z takiej postawy, zamiast tego na przykład okazywać postawę wdzięczności, ponieważ zawsze jest coś, za co moglibyśmy być wdzięczni. To może nam się tylko tak wydawać, że my nic w tym życiu nie mamy takiego, za co moglibyśmy podziękować, za co moglibyśmy okazać wdzięczność. Tutaj też ta karta Słońca jest chwilowo wstrzymana. To Słońce zagości w Waszym życiu, ale jeszcze nie teraz, ponieważ mamy Królową Lodu. To są
zachowane idee, bezruch, pozwolenie do zrobienia czegoś. Ta królowa lodu nam tutaj mówi, że wy jeszcze nie jesteście gotowi do podjęcia tego nowego kroku, wy możecie planować zrobienie nowego kierunku, ale musicie tutaj jakby zebrać swoje siły, aby ruszyć do boju, czyli jeszcze to nie jest ten właściwy czas, kiedy słońce roztopi te wasze lody, te wasze śniegi. Co jeszcze wam przekazuje królowa lodu? Jeżeli występuje jako wasz sprzymierzeniec, królowa lodu zjawiła się po to, aby powstrzymać twoje działania. Czyni tak dla twojego najwyższego dobra. Pozwól, aby twoje pomysły zachowały się na później. Możesz sprawić, aby odtajały i powrócić do nich za jakiś czas. Wtedy zrobisz z nich najlepszy użytek. Królestwo królowej lodu to miejsce bez ruchu. Najlepiej przyjrzeć się teraz temu, jak daleko zaszedłeś. To także moment na to, abyś zweryfikował i ponownie określił swoje najważniejsze cele. Obecnie jesteś w stanie zrealizować tylko niektóre ze swoich planów. Odłożenie ich na później pozwala na to, by wykorzystać je w odpowiednim momencie. Nie spiesz się za bardzo, gdy próbujesz osiągnąć cel. Zresztą pojawi się jeszcze lepszy, o ile przystaniesz, a zimę spędzisz wraz z królową lodu. A może próbujesz robić kilka rzeczy naraz? To dobra okazja, aby zdecydować i skupić się na jednym. Pozwól królowej lodu zamrozić pozostałe działania do czasu, aż nadejdzie dla nich odpowiedni moment. Ona powie ci, kiedy należy do nich powrócić. I teraz jako wyzwanie królowa lodu. Kiedy królowa lodu zjawia się jako twoje wyzwanie, prosi cię o to, abyś spojrzał na iluzję posiadania. Czy uważasz, że naprawdę coś posiadasz na tym świecie? Przykładowo, czy ktokolwiek z nas rzeczywiście ma ziemię? Czy posiadamy ideę? A może po prostu żądamy rzeczy, które według nas nam się należą? Nasze natchnienia użycza nam duch, po czym korzystamy z niego na polu boskiej świadomości, która wszystko przenika. Gdzieś w innym czasie inni ludzie wpadli na twoje najlepsze pomysły. I co z tego? Życie jest krótkie. Kiedy przechodzisz na drugą stronę, nie zabierasz ze sobą niczego ze świata materialnego. Królowa lodu nakłania, abyś oderwał się od swoich rzeczy, relacji z innymi, domu oraz wszelkich aspektów życia. Pozwól, aby życie toczyło się swoim torem. Wszystko przemija. Gdy już to sobie uzmysłowisz, we wszystkim ujrzysz prawdziwy cud. A sam nie poddasz się ograniczeniom. Nadszedł czas, abyś całkowicie dał sobie spokój z własnością. Bądź wdzięczny za to, co otrzymałeś i ciesz się tymi darami. A więc moi kochani, no tutaj przede wszystkim ta dwójka pentakli oznacza, że dla was może być problem z porzuceniem właśnie czegoś. Tak po prostu. Gdzieś osiedliście, gdzieś po prostu tkwicie chociażby z przyzwyczajenia i nie bardzo chcecie to puścić, bo boicie się, że utracicie coś. Boicie się, że w to miejsce nie przyjdzie coś nowego, coś lepszego dla was. Boicie się po prostu przejąć kontroli nad własnym życiem i to może być właśnie najistotniejsza rzecz, najistotniejsza sprawa dla aspektu męskiego bliźniaczego płomienia. Także możecie mieć problem właśnie z obraniem jednego konkretnego celu, tylko jesteście tacy rozerwani w pół, gdzieś tam po prostu próbujecie realizować kilka działań jednocześnie, no i właśnie dlatego to nie wychodzi, bo tutaj jest konieczność wybrania nowego kierunku, ale jednego kierunku i takie konsekwentne dążenie właśnie w tą stronę. Tak to wygląda, moi kochani. Oczywiście są to czytania ogólne, więc one nam tylko pokazują pewne tło. Jeżeli ktoś z was podejrzewa, że jest bliźniaczym płomieniem, czy wie, że jest bliźniaczym płomieniem, czuje to, albo chce po prostu sprawdzić swoją relację z jakąś osobą, to oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, indywidualnych. One są już płatne, ale wtedy faktycznie stawiam karty już na dwie konkretne osoby. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność tutaj. Mam nadzieję, że informacje przekazane okazały się dla was pomocne. Pozdrawiam was wszystkich bardzo gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.